Sejm zmienił przepisy dotyczące gospodarki odpadowej. Posłowie wprowadzili m.in. obowiązkową segregację odpadów w całym kraju. Kętrzyn dostosował się do ogólnopolskich przepisów. W naszym mieście mamy 5 rodzajów pojemników. Na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, odpady biodegradowalne oraz odpady zmieszane, czyli pozostałości po segregacji. Do niebieskiego pojemnika na papier wrzucamy m.in. kartony, czasopisma, zeszyty, torby i wyroby papierowe. Do zielonego pojemnika na szkło wrzucamy opakowania szklane, butelki, słoiki po wszelkich artykułach. Wcześniej należy odkręcić wieczka. Co ważne, szkła nie trzeba myć. Do żółtego pojemnika wrzucamy butelki plastikowe, puszki, kartony po mleku i sokach, opakowania po aerozolach i środkach czystości. Do pojemnika brązowego na odpady biodegradowalne wrzucamy resztki żywności, fusy po kawie, rozdrobnione gałęzie z naszych ogrodów, skoszoną trawę czy liście. Co ważne, wrzucamy bez żadnych worków, bezpośrednio do pojemnika. Do ostatniego pojemnika wrzucamy wszystko to, czego nie da się posegregować. Z wyłączeniem elektrośmieci, odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Między innymi zużyte ręczniki papierowe, porcelanę, odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego, np. kości i mięso, zniszczone buty czy zabawki oraz np. paragony. Mieszkańcy Kętrzyna niektóre śmieci mogą przekazywać bez dodatkowej opłaty do PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszczącym się przy ulicy Budowlanej 1. Tam można dostarczyć m.in. zużyty sprzęt elektryczny, meble i chemikalia. Z kolei duże odpady, takie jak komody i szafy, odbieramy raz w tygodniu. Wcześniej jednak należy zgłosić ich wystawienie, dzwoniąc pod numer 89 752 56 66. Inne ważne numery telefonów to w sprawie deklaracji odpadowych 89 752 05 44. W sprawie sposobu segregacji 89 752 05 82. Więcej na temat gospodarki odpadowej znajdą Państwo na stronie www.miastokętrzyn.pl /segregujemy. Tam odnajdą Państwo najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, materiały do pobrania oraz wyszukiwarkę, która na pewno ułatwi prawidłową segregację. Segregujesz, zyskujesz.